Dzień dobry, Natalia Świętoń. Wita Państwa Telewizja Brzostek. Zapraszamy na najnowszy przegląd wydarzeń w gminie Brzostek. W dzisiejszym serwisie. Już 50 lat służą edukacji i rozwojowi uczniów z brzosteckiego podwórka. Magiczny wieczór otulony kocem utkanym francuską piosenką i sztuką malarstwa. Kolejne etapy modernizacji dróg w naszej gminie dobiegają finalizacji. A na koniec rekordowe cyfry w podsumowaniu kwesty w Dniu Wszystkich Świętych. Wyjątkowa uroczystość poświęcenia sztandarów w 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz świętowanie 50-lecia oddania budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku, czyli jubileusz, który podkreśla znaczenie edukacji w historii naszego regionu. Chciałabym zadać, wydaje mi się, ważne pytanie, bo chciałabym zapytać o ważność tego święta, jakim jest Święto Edukacji Narodowej. Szanowni Państwo, myślę, że to jest naprawdę ważne i doniosłe święto. Co roku obchodzone w szkołach, a w tym roku wyjątkowe z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej i myślę, że to taka doskonała okazja do przypomnienia, do poznania ludzi, co to była za instytucja, skąd ona się wzięła i jakie były jej cele, bo to czasem nam umyka. To Święto Edukacji Narodowej często kojarzone tylko z popularnie z Dniem Nauczyciela, prawda? A to nie tylko Dzień Nauczyciela, ale też właśnie Święto Edukacji, wspomnienie Komisji Edukacji Narodowej, która dała podwaliny współczesnej, nowoczesnej edukacji, no i ta świadomość oświeceniowych ludzi, iż od edukacji i od nauki, od szkoły będą zależały losy przyszłych pokoleń i Rzeczpospolitej, co jak widzimy spełnia się w każdym celu. Co mogłaby Pani powiedzieć do uczniów, którzy podejmują teraz naukę, którzy po prostu stają przed wyborem szkół, stają przed wyborem takim, czy po prostu inwestować w siebie, w naukę, czy jednak podjąć inną decyzję? Co by Pani powiedziała w tej kwestii? Edukacja to jest rzecz, którą nie zmierzymy nigdy miarą pieniądza. To jest rzecz tak niematerialna i tak nieoczywista. Ja wiem, że dla młodych ludzi najczęściej ta edukacja byłaby najlepiej, gdyby się przyłożyła na wymierne korzyści, na pieniądze. A co ja z tego będę miał, a ile ja będę zarabiał, jak, a czy mi się to opłaci, a być może bez tej szkoły jako pracownik zarobię więcej i będzie mi lepiej. Moje zdanie osobiste jest takie, że edukacja to jest rzecz, czy wiedza to jest rzecz, której wartości nie jesteśmy w stanie zmierzyć i zawsze warto. Nieważne, co będziemy w życiu robić, to co wiemy, to co umiemy, będzie zawsze owocowało, czy dzisiaj, czy za rok, czy za 5, czy za 10. I od tego, ile my wiemy, ile umiemy i jacy jesteśmy jako ludzie, zależą przyszłe pokolenia, bo to my przekazujemy naszym dzieciom, naszym wnukom, tworzymy jakieś obrzędy, tradycje, obyczaje, które w późniejszych latach mają swoje odzwierciedlenie, więc inwestować w siebie tak, jak najbardziej, tyle, ile możecie, ile chcecie. Wiedzę wam nikt nie zabierze, drodzy uczniowie. Kilka dni temu w jednej ze szkół podstawowych w gminie Brzostek zarówno uczniowie, absolwenci, dyrektor tej szkoły, pracownicy czy też zaproszeni goście wspólnie oddali hołd edukacji oraz szkole. Duma i wzruszenie to emocje, które towarzyszyły w każdej sekundzie obchodów, co podkreśla sama pani dyrektor Małgorzata Salacha. Jak długo pani tutaj służy uczniom? No ja dyrektorem jestem od 1 września 2019 roku, także piąty rok w tej chwili rozpoczynam zarządzać tą placówką. 5 lat to też spory kawałek czasu. Proszę powiedzieć, jak pani wspomina pierwszy dzień tutaj pracy w tej szkole? No pierwszy dzień tej pracy w tej szkole to dla mnie taki był troszeczkę niewiadomą. Przychodzi się do obcego środowiska, do pracowników, których się nie zna. Było to rozmowy, było to przyglądanie się, badanie środowiska, ale generalnie bardzo mile zostałam tu przyjęta w tej szkole. A z perspektywy tych 5 lat, proszę powiedzieć, czy coś się zmieniło? Jak może pani ocenić w ogóle pracę nauczyciela? Tak wiele osób, wydaje mi się, że na ten moment aktualnie no, różnie oceniają tą pracę, twierdzą czasami może nawet, że ta praca nie jest na tyle wymagająca, jak niektóre inne zawody porównując. Czy tak jest?
Ja się nie zgodzę. Myślę, że najlepiej osądzą ci, którzy w tym zawodzie pracują. Dla nas mamy taką łatwość oceniania innych zawodów. Dopiero jakbyśmy się znaleźli w tym zawodzie, dopiero możemy z perspektywy własnej ocenić ten zawód. Zawód nauczyciela jest bardzo trudny, wbrew pozorom. I przede wszystkim różni to od innych zawodów bardzo często, że nauczyciel przez całe życie musi się uczyć, musi się szkolić, musi zmieniać swoją perspektywę. Do różnych instytucji, do zarządzeń, zmienia się podstawa programowa, czyli ciągle musimy odkrywać coś nowego. I zawód ten jest bardzo ciężki ze względu na to, że pracujemy z ludźmi, to młodymi ludźmi, którzy są jeszcze nieukształtowani. Musimy nadać im jakiś tok wychowawczy, rozwiązywać mnóstwo problemów, które przynoszą nam z rodzin, które pojawiają się w szkole między nimi. Jest to bardzo ciężka praca polegająca na tym, żeby nie urazić dziecka, żeby mu pomóc, żeby mu doradzić. Praca z rodzicem, który może inaczej widzi pewne sprawy. Jest to dla nauczycieli to jest duży trud. I mi się udało, że pracuję w placówce bardzo dobrej. Ja nie wiedziałam, że w Szkole Brzosku jest tak dużo wspaniałych i mądrych ludzi. Są to nauczyciele nie tylko, że wykształceni, przygotowani do zawodu, ale są to ludzie, którzy mają empatię, którzy potrafią wspólnie ze sobą współpracować, którzy się szanują, którzy oddaliby życie, w cudzysłowie powiem, za drugiego. Dlatego w takiej placówce to jest przyjemność być dyrektorem. Miłośnicy kultury i sztuki mieli prawdziwą ucztę podczas minionego wydarzenia w Domu Kultury w Brzostku, a mowa o Salonie Muzyki Francuskiej oraz o wystawie malarstwa olejnego. Proszę powiedzieć, co za rodzaj muzyki Pani tutaj zaprezentowała u nas i jak się Pani podobała współpraca z publicznością? Zaprezentowałam jeden z moich koncertów, koncert Piaf, Greco, Aznavour, to wiele, wiele różnych piosenek, klasyków piosenki francuskiej, ponieważ tak w ogóle to prezentuje cały cykl pod tytułem Wielcy piosenki francuskiej. A w nim kolejno koncert Edith Piaf, koncert Juliette Gréco, koncert Dalidy, koncert Chanson d'amour, w którym śpiewam piosenki miłości. Skąd w Pani zrodziła się pasja do francuskiego języka i przede wszystkim do śpiewu po francusku? Prawdę mówiąc, to nie wiem skąd. Tak czasami sobie też o tym myślę i tak zdałam sobie sprawę z tego, że chyba się z tym urodziłam. W Domu Kultury w Brzostku odbył się uroczy salon muzyki francuskiej, którego połączono z fascynującą wystawą malarstwa olejnego. Wydarzenie to przyciągnęło miłośników kultury i sztuki z całego regionu. Na Salonie Muzyki Francuskiej goście mogli delektować się znakomitymi utworami muzycznymi, wprowadzającymi ich w magiczny nastrój Paryża. Natomiast na wystawie malarstwa olejnego można było podziwiać niezwykłe dzieła sztuki, które zachwyciły swoją kreatywnością i wyrafinowanym stylem. To wydarzenie było prawdziwym festiwalem zmysłów i estetyki, które na długo pozostanie w pamięci uczestników. Na scenie wystąpiła Jaga Kowalik, a pięknej wystawy autorkami są Irena Czech i Maria Oprządek. Wystawę tę możemy podziwiać do końca listopada. Istnieje także możliwość zakupu obrazów. Znajdujemy się dzisiaj w pracowni pani Marii Oprządek. Parę dni temu odbyła się wystawa w Domu Kultury w Brzostku pięknych obrazów, które panie zmalowały dla nas. Dzisiaj znajdujemy się w pani pracowni. Proszę powiedzieć, ile lat pani już maluje i jak to się w ogóle zaczęło? No ja maluję odkąd pamiętam, od czasów szkolnych. Zawsze chciałam malować, zawsze chciałam iść do tego plastyka. I w sumie, chociaż w plastyku było głównym kierunkiem tkactwo artystyczne, no to tkactwo jakoś przełknęłam, ale głównie chodziło mi o malowanie. Także, no i to malowanie dalej, to jest taka moja, nie wiem, pasja, odskocznia od rzeczywistości, od problemów. Człowiek się, że tak powiem, no zamknie w tej pracowni i na chwilę zapomni o tym, co się dzieje wokół, o różnych problemach. No to jest, tym jest dla mnie malarstwo w sumie. Proszę powiedzieć, kto panią inspiruje? To znaczy w sumie to nie mam jakiegoś tam głównego malarza. W sumie lubię impresjonistów bardzo, bo tam jest światło, tam jest w ogóle kolor. Ale no, w sumie to inspiruje mnie natura.
to, co zobaczę najbardziej. No a moimi ulubionymi malarzami, no to był tam Stanisławski, to właśnie Stanisławskiego bardzo lubię. Następnie no, Monet, o, Van Gogh, ale już mi się przejadł, za dużo Van Gogha już kopiowałam. Pani Marin, razie podziękujemy, a przejdziemy teraz do pani Ireny Czech, której obrazy też zawisły na ścianach Domu Kultury. Proszę powiedzieć pani Ireno, jak długo pani maluje? Praktycznie maluję dokładnie 13 lat. Tak zaczęłam, po prostu pobudziłam się pewnego dnia, może bym malowała. No i syna proszę, ja mówię, no może bym namalowała. No to dał mi farby po kolei i zaczęłam, próbowałam. Powiem, że to było próbowanie, a nie malowanie. Było ubawy, śmiechu przy tym, ale stwierdziłam, że coś mi to nie wychodzi. A syn mi jedno fajne zdanie powiedział. Mamuś, jak ci to będzie sprawiało przyjemność, to rób. Jeśli będzie się denerwować, nie rób. No ale mnie to sprawiało właśnie przyjemność. Próbowałam dalej, co nie wiedziałam, no to się dopytywałam. A że dosyć ciekawy zbiór ma książek malarski syn, tak zaczęłam się uczyć. To było tak jak wieczorne 2-3 godziny uczenie się po kolei. Uczę się, uczę. Co więcej nie wiedziałam, telefon do Mani. Jak to, co ja? Potem poszła ambicja. No, ja nie dam rady, ja spróbuję. I tak małymi kroczkami, małymi. Fakt, że niektóre pierwsze obrazy teraz, co są, to tak patrzę, myślę, nie, to nie wyszło tak. Już inaczej patrzę na to wszystko. I odnośnie wystawy przypominamy, że w Domu Kultury nadal można przychodzić i odwiedzać wystawę pani Marii Oprzątek i pani Ireny Czech. Oprócz tego panie mają swoje pracownie, do których zapraszają i godzą się na namalowanie obrazów, bądź już mają u siebie gotowe, które czekają na nowych klientów. Dziękujemy. Dziękujemy. W ostatnich tygodniach dużo dzieje się na naszych gminnych drogach. A wszystko za sprawą burmistrza, wiceburmistrza oraz referatu inwestycji i zagospodarowania przestrzennego. Następne odcinki zostały pokryte masą bitumiczną, a to kolejny z kroków postawionych w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa na naszych drogach. Dzisiaj została pokryta nawierzchnia tutaj na granicach. To jest 530 metrów razem z miejscowością Kamienica Górna. Mamy po połówce z panią sołtys z Kamienicy Górnej położoną oraz droga na tak zwanego Andrea Sika w Bączałce o długości 145 metrów. No myślę, że jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Prosimy o jeszcze. Jakby ktoś był zainteresowany, to mamy w miejscowości Bączałka pokrytych około 70% dróg asfaltowych. Także mi się wydaje, że jako na gminie wypadamy w bardzo dobrych realiach. A czy mieszkańcy coś mówią, są zadowoleni z tych nowych nawierzchni? Mi się wydaje, że są bardzo zadowoleni, bo nie trzeba wywozić żwiru, nie trzeba równać, nie trzeba chodzić po błocie, tylko mamy elegancką, nową nawierzchnię. Aktualnie znajdujemy się na jednej z górek w Kamienicy Górnej. Jesteśmy na drodze, na tak zwanej drodze na Śliwę. W Kamienicy Górnej można powiedzieć, że najwięcej dróg udało się zrealizować, prawda? Z tej całej inwestycji drogowej, jaką robiliśmy, wykonaliśmy ponad 20 km dróg, z czego 3 km, niespełna 3 km zrobiliśmy tutaj właśnie w Kamienicy Górnej na kwotę prawie 1 800 000 złotych z 12,5 miliona złotych, jakie mieliśmy na drogi. Więc tutaj mieliśmy kilka dużych takich inwestycji. Przede wszystkim droga na granicę, tam był prawie kilometr 995 metrów. Wykonaliśmy oprócz drogi na granicę, tam zostaje nam jeszcze parę takich krótkich kawałków do dołożenia, ale ze względu na to, że ponad kilometr musielibyśmy się ubiegać o decyzję środowiskową, dlatego odłożyliśmy to na kolejne lata. Natomiast oprócz tego z takich dużych to była jeszcze droga na Godniaka, tam było ponad 500 metrów, podobna sytuacja przy drodze na Wąsika i tutaj właśnie, gdzie jesteśmy w tej chwili, to jest droga na Śliwę. Tutaj też taki prawie 400-metrowy kawałek drogi, dorabialiśmy go, dlatego że ta inwestycja była wykonywana kilka lat temu, ale tutaj góra tej drogi była wykonana z destruktu. No on niestety się spłukał w międzyczasie i trzeba było położyć już tutaj nową warstwę asfaltu. Oprócz tego robiliśmy jeszcze kilka dróg na Skrzeka, na Wąsika, na Szynala, na Hajca, także to takie krótkie odcinki dróg wewnętrznych tutaj na Kamienicy, w każdym razie łącznie 3 km. Kolejne odcinki dróg zostały pokryte nową nawierzchnią. Tym razem mowa o 4 miejscowościach. W Kamienicy Górnej zrealizowano aż 9 odcinków, w Bączałce 2, w tym jeden wspólny dla obu tych miejscowości. W Smarzowej 3 odcinki drogowe i w Głobikówce również 3. Oraz jeden odcinek wspólny dla tych dwóch wsi. Sołtysi i nie tylko oni nie ukrywają zadowolenia, gdyż wykonawcy kończą asfaltować już ostatnie z zaplanowanych odcinków dróg.
a jest ich aż 55. Mieszkańcy z zadowoleniem oczekują zakończenia prac i proszą o więcej. Aktualnie znajdujemy się na tak zwanej drodze na Wołowca. Jesteśmy w Smarżowej. Proszę powiedzieć, jaką drogę udało się tutaj zrealizować i jakie jeszcze, bo wiem, że nie tylko jedną w Smarżowej udało się doprowadzić do realizacji. W Smarżowej ja tutaj jestem radnym i udało się zrobić tę drogę, co stoimy tutaj na Wołowca, drogę na Panochę i na drogę na Kuka. To są drogi około, ta jest dłuższa, te drugie około pół kilometra są i w kamionkach drogę na Przeża 250 metrów plus jeszcze położenie tucznia na dalszym odcinku. Dobrze, ma pan pod opieką również Głobikówkę, prawda? Proszę powiedzieć, jakie tam drogi udało się zrealizować. W Głobikówce drogę też około pół kilometra, droga na Jędrzejczyka, na Piekarczyka i na Wołowca, drogi bardzo potrzebne, tak w tych miejscowościach jak i... Czy udało się usłyszeć jakieś komentarze już od mieszkańców? Czy są zadowoleni z tych realizacji? Są bardzo zadowoleni i jak się to mówi, proszę o jeszcze. A na koniec programu o hojności społeczności, która przekroczyła najśmielsze oczekiwania, tworząc rekordową sumę. A mowa oczywiście o kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Środki zgromadzone podczas tej akcji mają pomóc w odnowieniu grobów, które tego bezdyskusyjnie wymagają. Cel jest jeden – zachować ich godność i piękno. A o tym opowie sam włodarz. Panie burmistrzu, jesteśmy po święcie Wszystkich Świętych. Proszę powiedzieć, jak wypada tegoroczna kwesta? Wypada świetnie, jesteśmy zachwyceni tą kwestią. Wyobraźcie sobie Państwo, że zebraliśmy na terenie naszej gminy 23 tysiące złotych. Dla porównania Jasło zebrało 16, Dębica zebrała 15, ze znanych mi dużych miejscowości tylko Stalowa Wola zebrała 24 tysiące złotych. No oczywiście nie liczę Rzeszowa czy Przemyśla. Także no, wynik był imponujący i co ważne, na wszystkich trzech cmentarzach zanotowaliśmy kolejne rekordy, więc i w Przeczycy, i w Siedliskach Bogu, i w Brzosku tych pieniążków zebrano więcej. Wprawdzie to było 200, 300, 600 zł więcej, ale jednak więcej niż w latach poprzednich. No i w związku z powyższym mamy pewne plany, zamierzenia, co chcielibyśmy zrobić. A to w Brzostku chcemy odnowić pamiątkowy nagrobek księdza proboszcza Feliksa Patockiego. On jest już troszkę taki przekrzywiony i grozi w każdej chwili zawaleniem. I chcemy też wyremontować taki piękny architektonicznie nagrobek, który jest już bezimienny, ale chcemy go przeznaczyć dla tych wszystkich, którzy byłby on takim wspomnieniem, hołdem tym wszystkim mieszkańcom, którzy zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Brzosku. Ogromne wyzwanie za nami w Przeczycy, tutaj gdzie w tej chwili się znajdujemy, za moimi plecami jest kapliczka i dwie figury świętego Piotra i Pawła, które muszą być odnowione, ale razem jednocześnie. I kwestowaliśmy w ubiegłym roku raz, teraz drugi raz i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy się mogli już pochwalić tutaj odnowionymi tymi figurkami, choć praca tu będzie szczególnie trudna, wymagająca także i przygotowania odpowiedniego planu prac dla konserwatora zabytków. No i będziemy mieli też jeszcze jeden nagrobek, mianowicie w Siedliskach. Rozpoczynamy pracę przy nowym nagrobku Stanisława Nowina-Krasuskiego, więźnia stanu z 1846 roku. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Na kolejny przegląd ważnych i ciekawych informacji zapraszam za miesiąc. Dziękuję Państwu za uwagę.